Patryk, jesteśmy na rynku w Zielonej Górze. To tutaj w niedzielę świętowaliście zdobycie drużynowego mistrza Polski. Pamiętasz coś z tych chwil, czy to za bardzo, za wcześnie jeszcze? Było naprawdę... Nie, wszystko pamiętam. Wrażenie robiło to, ile ludzi tutaj czekało. Wydaje mi się, że to było około 1500 osób. I z tego balkonu, spoglądając na dół, był naprawdę duży szał. Duża radość właśnie tych naszych publiczów, więc naprawdę fajnie było. Zielona Góra, to miasto, to jest twoje miasto, czujesz, że masz tą myszę w sercu, mówię o klubie Zielonej, o Falubazie i rzeczywiście to jest to miasto, w którym chciałbyś dalej żyć? To znaczy tak, czujesz jakąś więź sentymentalną, że jak wracasz do Zielonej Góry, to wszędzie dobrze, ale w Zielonej Górze najlepiej? No, patrząc na to, co się dzieje w innych miastach, że są takie duże, ja się nie umiem odnaleźć. A tutaj? Wszędzie blisko, jakieś docelowe miejsca są takie w odrębie 5 minut jazdy. I to jest naprawdę spoko, wydaje mi się, bo mówię, wszędzie jest dość skromnie i tak do ogarnięcia. W dużych miastach się gubię. Widzieliśmy, że masz problem z przejściem. Wszyscy się patrzą, rozglądają, jesteś rozpoznawalną postacią w Zielonej Górze. No, nie oszukujmy się, nasze miasto żyje i wyłącznie żużlem, gdzie jest na pierwszym miejscu, później jest koszykówka i reszta sportów. Miasto liczy około 100 tysięcy, z tego wydaje mi się 1/4 spokojnie chodzi na żużel, więc na pewno tutaj jestem takim małym rodzynkiem. Ciężko jest się do tego przyzwyczaić, ale z czasem dochodzi to do mnie, że no, trzeba uważać czasami. Kiedyś był Andrzej Chuszcza, teraz jest Patryk Dudek? Nie wiem, zobaczymy. Ciężko mi powiedzieć. Wcześniej mówię, 6 lat jeżdżę dopiero i to, co się wydarzyło na tym, tak powiem, krótkim okresie, to jeszcze mówię, nie wiem, co powiedzieć, czy już jestem na tym topie. Wydaje mi się, że powolutku tak, ale jeszcze poczekajmy te 20 lat. Pamiętam go od samego początku, od takiego malutkiego, jak jeszcze zaczynał na takim motorku. Przychodził właśnie z rodzicami na stadion, jeszcze wtedy tata jeździł. No i tak jakoś to rosło szybko i zrobił się mistrz właśnie. A przy tym to jest bardzo właśnie fajny chłopak, tak jak w takich dwóch słowach mogę tylko powiedzieć. Bardzo fajny, uczynny, skromny i świetny sportowiec i właśnie to mu chyba wszystko pomaga. Tak jak tata jeździł nawet w Poznaniu razem ze mną w późniejszym okresie, to on właśnie też przyjeżdżał i kręcił te kółka. I było widać, że potrafi dobrze, że dobrze jedzie, bo ja teraz też się zajmuję właśnie tymi młodymi, to u Patryka było widać, że no, chwyta to no, bardzo łatwo, z taką lekkością. Wszystko mu dobrze wychodzi. Jakieś wskazówki, co mu każdy podpowiadał, to żeby były lepsze, to on to wszystko jakoś łapał. No teraz no, cały czas się mówi Dudek, Patryk i tego. No tak jak nawet dzisiaj tu jesteśmy na jakimś spotkaniu i tak boduś i to wszystko tak pasuje. A przy tym jest właśnie, że to jego postawa to jest bardzo odpowiednia, fajna i to się cieszę, bo no też wiem, że kiedyś mówili, że idą na mecz, idą na Chuszczę. No to teraz będą chodzili na Dudka. Wyskoczył teraz fantastycznie Dudek. Teraz Dudek rozpoczyna swój taniec na motocyklu. Co jest najfajniejsze tutaj na tym rynku w Zielonej Górze? Gdzie lubisz sobie przychodzić? Winobranie lubię, jak jestem często właśnie tędy czasami. I to winobranie u was, ten cały festiwal, to tutaj właśnie się odbywa? To wtedy przestajesz być prawdziwym sportowcem, jak się zaczyna winobranie? Znaczy oczywiście, jeśli jest czas i miejsce na to, to mogę sobie poluźnić, ale naprawdę
tym roku tylko udało mi się dwa razy tutaj być na tym winobraniu. W zeszłym roku również tam były pojedyncze dni, więc tego czasu i tak jest w sezonie mało, gdzie akurat tu jest ciepło i tu się coś dzieje w mieście. A zimą już jest raczej szaro, ponuro i ciężko mi tu zastać. Cały czas, kiedy próbowałem cię namówić na rozmowę, co robisz na co dzień, to mówisz, ja jeżdżę na żużlu, a jak jestem w domu w Zielonej Górze, to siedzę po prostu u siebie w mieszkaniu i odpoczywam i udaję się tylko ewentualnie na treningi i wieczorami z kolegami na dyskoteki. To co, może pójdziemy do ciebie do domu, pokażesz nam jak mieszkasz, spotkamy się z twoimi rodzicami. Oczywiście zapraszam, serdecznie. Patryk, jesteśmy u siebie w mieszkaniu, w pokoju. To twoja mama twierdza, rozumiem? No, park maszyn drugi. Drugi park maszyn i wszędzie widać miłość do speedwaya. No tak, jak widać, zresztą same grafiki tutaj przedstawia. Grafiki? To jesteś ty? Chyba nie do końca. Wiem, że to miał być mój kask, moje gogle, ale nie do końca to wyszło tak, jak miało być, ale mniej więcej niby ja. Pościel, Per Jonsson. Człowiek, który w tym tygodniu w przeglądzie żużlowym powiedział, że Patryk Dudek to najlepszy żużlowiec tego sezonu w Polsce. Ty śpisz w jego pościeli, pewnie już parę lat ma ta pościel, ale jesteś do niej przywiązany. Jak ocenisz słowa mistrza? Bardzo miło mi słyszeć takie właśnie słowa i zdanie, które powiedział Per Jonsson. Pościel po prostu już jest tutaj od kilku lat i wygodnie się w niej śpi i nie przeszkadza mi. Patryk, to jest twój pierwszy motocykl żużlowy, że pokażę tutaj wszystkim. Jak on się nazywa? Jin-Jin. Czyli Duzers, niewiele jest tutaj. Takich motocykli i motorków skasowałeś ile zanim zacząłeś? Pięć zajechałem. No niestety czasami kierownice odpadały, bo to była niby jazda na jednym kole. Było ściąganie ręki, były starty, wiraże. Dużo rzeczy się na nim działo. To było robione wszędzie, także w tych miejscach, gdzie startował twój tato. Rozumiem, że jak siadałeś na ten motocykl żużlowy, to byłeś na początku Sławomirem Dudkiem? Ciężko mi naprawdę powiedzieć, jako mało lat na pewno było tak, że byłem cały czas tatą, bo nie wyobrażam sobie innej osoby, kogo mógłbym, że tak powiem, naśladować. Później byli jacyś zagraniczni zawodnicy, ale wydaje mi się, że początki to były na tacie. Od początku z nami jeździł na zawody, od małych, tam od dwóch lat. Gdzieś tam jest swoje miejsce urzędu, takie robione specjalne łóżko w aucie, żeby mógł sobie pospać. Jakieś małe motorki się mu kupował, plastikowe, jeździł się tu, wywracał, bawiliśmy się razem na tych motorkach. Ja musiałem mu nawet lekarza, bo on ciągle miał karambole. Ty, kurde, kaletka, zdrowy pan? Gdzie jest oła? Gdzie? Tu, o! Oła tu jest, tak? Co tu jest? U Patryka to wyszło tak, ten żużel przestał się interesować. W wieku między 12 a 14 lat powiedział: pas, nie jeżdżę z wami, nie chcę jeździć, zostaję u babci na podwórku. I no, dwa lata jakbyś sobie odpuścił, tak? No i przyszedł jeden pewny dzień, byliśmy u mamy i on mówi do taty: weź mi zorganizuj jakiś kombinezon, kask i ja bym pojechał z tobą na trening do Poznania zobaczyć. Wyszło nagle, naprawdę to taka spontaniczna była akcja. No i jakoś się wkręciłem, no i teraz śmigam. Kontuzja zakończyła mi sezon, moją karierę, a mogłem wtedy wziąć się za szkolenie Patryka, także wszystko tak się zbiegło w dobrym czasie. W jakichś tam trzech tygodniach przerwy mojej doszedłem na tyle, że mogłem tam gdzieś się swobodnie poruszać, co prawda w takim gorsecie
nie gipsowym, tylko stalowym, aluminiowym. Tutaj, ale na tyle, że mogłem gdzieś tam ruszać, wsiąść do auta, gdzieś te śrubki popuszczałem, żeby trochę głową. No i zaczęliśmy w tym momencie już tylko po prostu pod kątem Patryka jeździć po kraju, tutaj po torach. Raz i myślałam, a pojedzie, spróbuję. Na pewno powie, nie, nie chcę jeździć. No stało się inaczej. Na drugi dzień też, tato, pojedziemy. No i, no i tak się jego przygoda zaczęła. Już pierwsze jazdy przed licencją, wiadomo, były takie spotkania młodzieżowe, gdzie my mogliśmy między biegami jeździć i się ścigać z innymi zawodnikami z innych klubów. I to już takie było fajne, bo mogliśmy się sprawdzić z obcymi chłopakami. I wtedy już to zaczęło się nakręcać, chęć rywalizacji, adrenalina, jazda w czterech. Treningi różne takie były kombinowane i to było na pewno fajne i to nakręcało na mnie bynajmniej do tego, żeby zostać już tym żużlowcem. Jest jeden, no to mam takie szczęście, że no, tam dbamy o niego, fuchamy. Czasami trochę z żoną żałujemy, że mamy tego jednego syna, bo może za bardzo jest rozpieszczony przez nas. I, a tak byśmy się trochę zajęli innymi, to i on by trochę musiał do tego życia inaczej podejść. Musiałby więcej od siebie dać przynajmniej. A tak wie, że ma podane wszystko tak od nas na talerzu, można by tak powiedzieć. 5 złotych medali już na twoim koncie, w tym 2 te najcenniejsze, czyli złoto z falu bazen drużynowych mistrzostw Polski w NA Ekstralidze. I drugie indywidualne mistrzostwo świata juniorów, a jeszcze 2 bądź 3 złote medale czekają, czyli może być ich 8 w sumie. Dokładnie, jeszcze mamy mistrzostwa młodzieżowe, par klubowych, gdzie ostatnio zawody zostały odwołane. Finał mistrzostw Polski i drużynowe mistrzostwa świata juniorów, więc jest o co walczyć, ale podchodzę do tego spokojnie, bo i tak już może być, jestem w połowie spełniony. Dudek, Jonsson, Waculik i Leon Madsen w kasku czerwonym, startujący po raz 200 w barwach unitarnych. To jego 200 bieg, wystrzelił Jonsson z tego trzeciego, idzie to trzecie pole, ale Dudek po wewnętrznej trzyma pierwsze miejsce. Zawsze myślałem o tym, żeby jak najlepiej wyjść spod taśmy i rozegrać pierwszy łuk dobrze. I na tym się skupiałem, a później i tak przeważnie wychodziło, że udawało się dobrze wyjść ze startu. To już ciężko było mnie dogonić, bo sprzęt był też dobrze spasowany i naprawdę wszystko fajnie się układało. Na pewno chciałbym zostać w Zielonej Górze na 100%. Mój etap raptem 6 lat trwa dopiero. I jeszcze mam nadzieję, że pojeżdżę kolejne 20-30, jak pozwoli zdrowie. Więc jestem na razie na tym samym początku. I strasznie dużo, że tak powiem, sukcesów przychodzi na raz. Wydaje mi się, że to jest dość szybko, jak na taki wiek. Ale z drugiej strony, czym szybciej, tym lepiej trzeba robić tą karierę, bo nie wiadomo, co się stanie w niedalekiej przyszłości. Więc kolejny cel, można powiedzieć, tylko mi został awans do Grand Prix i walczyć o jak najwyższe cele. To jest całe twoje życie dziecinne, pokój. Tu też odpoczywasz? I tu też grasz sobie w twoje ulubione gry komputerowe. Zgadza się. Zresztą jak zwykle już los macie takie coś, że chętnie się zakładacie, spróbuj, chodź, zagramy. Powiedziałeś, że świetnie grasz w FIFA. W NBA bardziej. Bardziej. Ale w FIFA. Ale gracie z Maćkiem Janowskim, słyszałem tam, podrygujecie czasami. Jasne. To co, mały meczyk? Sparing. Tak jest! Robert Lewandowski. Nie wierzę. Ja! Nie. To leci na wizji. Nie, pogrom. Bazek wielu zawodników, żużlowców szuka, kombinuje z przygotowaniami do sezonu. Ty od lat mówisz, że masz jednego trenera od przygotowań, wspólnie razem się przygotowujecie. I to w niekonwencjonalny sposób, bo oprócz crossa, który masz niestety zepsuty, nie pokażesz nam swojego show, ale oprócz crossa i oprócz pływania, ty właściwie spędzasz tutaj czas na siłowni i boksujesz, bo jesteś fanem boksu z wyboru czy z przymusu, bo to jest ten fragment właśnie przygotowania
o którym mówiłeś, że dużo ci daje. To znaczy, poznałem pana Paska na jednych właśnie z treningach, które były wspólnie, że tak powiem, tworzone z drużyną. Jednak to się zepsuło i nie było po prostu wspólnych treningów i po prostu zacząłem trenować indywidualnie i to właśnie tutaj się do niego zapisałem przez zimę. Można powiedzieć, że już chyba czwarty sezon. Przez całą zimę jestem tutaj katowany, ale bardzo mi się podoba to, bo jest bardzo duży wysiłek. Wiem, ile pracy kosztuje być, można powiedzieć, bokserem czy tam kickbokserem, bo chłopaki naprawdę muszą dużo z siebie dawać. No i uważam, że takie przygotowanie jest bardzo dobre też dla wzrostu. A w sezonie boksujesz dwa razy w tygodniu, tak? To znaczy, jeśli jest czas oczywiście. Są takie momenty, że właśnie tu przychodzę, żeby podtrzymać formę. Roku, piąty rok z rzędu będę współpracował z Patrykiem. Myślę, że tegoroczne efekty, czy zdobycie złota niemalże w każdej rywalizacji, w której Patryk wystąpił, mówi samo za siebie. Jestem bardzo dumny również z jego sukcesu. Nie ukrywam, że Patryk jest idealnym współpracownikiem. Jako tworzywo da z niego zrobić się naprawdę wszystko. Jego ambicje powodują, że trening nigdy nie jest dla niego za ciężki. Przychodzi pierwszy na salę, ostatni z niej wychodzi. Myślę, że na pewno jest wzorem do naśladowania nie tylko dla drużynowców, ale również dla reprezentantów dyscyplin w ogóle całkiem innych. Jak to wygląda? Drużynowcy to jest taka grupa sportowców, którzy w czasie sezonu mają bardzo dużą dawkę adrenaliny. Jak kończy się ten sezon, oni muszą wejść w jakiś sport, który tę adrenalinę będzie podtrzymywał na pewnym poziomie, prawda? No ktoś może zadać pytanie, dlaczego to nie są gry zespołowe i tak dalej. Wiadomo, wszystkie zajęcia, wszystkie treningi sportów indywidualnych niosą za sobą ryzyko sukcesu lub porażki tylko ciebie. I jesteś rozliczany ty jako ty, a nie jako grupa. I troszeczkę inaczej w takim sporcie przykładasz się, tak, do tych zajęć. To jest taka postać, że życzę sobie więcej takich osób. I myślę, że z wiekiem ta współpraca i moje zdanie na jego temat na pewno nie będzie się zmieniać. Myślę, że będzie bardziej owocna jeszcze. No myślę, że w tym momencie jest mistrzem świata, no nie wiem, co jeszcze może zdobyć. Myślę, że w przyszłości chyba Grand Prix wygrać. I tego mu z całego serca życzę, a przede wszystkim zdrowia. Zawsze powtarzamy sobie tak, wyjeżdżamy z domu w trójkę i chcemy wrócić w trójkę. Jak to wyjdzie, różnie to wychodzi, tak? Ale jest cały czas ta obawa, cały czas się boję o niego, tym bardziej, że jest tym jedynakiem. Co przeżyłam w tamtym roku, no to nie będę już jakby wracała do tego. Jechaliśmy go w poniedziałek do szpitala odebrać. Zostawiliśmy go na noc w niedzielę, z niedzieli na poniedziałek w szpitalu, gdzie lekarz tak podjął taką decyzję, bo stwierdził, że jakaś pojawiła się plamka, ale proszę państwa, proszę przyjechać w poniedziałek i odbierzecie go. No my przyjeżdżamy w poniedziałek, okazuje się, że doktor czeka na nas z taką nieprzyjemną, nie będę mogła mówić, informacją, że jest Patryka stan ciężki, a wręcz krytyczny, że będziemy walczyć z wtorku na środę, że będą to najgorsze dla nas, najgorsza noc. Jeżeli Patryk to przetrwał, powinno być dobrze. W środę, jak już minął ten, można powiedzieć, ta trzecia doba, no to lekarz powiedział, że będzie dobrze. Można powiedzieć, że to już jest historia, ale rodzice przeżyli drugie życie i
to, co się działo, to tylko umiem się cieszyć z tego, że właśnie byli ze mną cały czas. Ich również kolega Andrzej Zarzycki zmarł w też takich właśnie byłoby podobnych przyczynach. I wiedzieli, że nic nie mogą zrobić, by się mu pomóc. Tak samo było ze mną, gdzie pierwsze 3 dni ja tylko leżałem i czekałem na to, czy wyląduję na stole operacyjnym, czy nie. Nie przychodziło mi nic do głowy takiego, żeby skończyć żużlem, bo nie wiem, za co bym miał się zabrać, po drugie. Więc nawet sobie nie przestwarzałem takich problemów, że nie będę jeździł. Po prostu wiedziałem, że się wyleczę. Od stycznia po prostu zacznę treningi zimowe. No i tyle. No i tak się stało i można powiedzieć, że za sobą mam udany sezon. Mama i tata jeżdżą z tobą na każde zawody? Czy jest tak, że czasami mamy nie ma, albo taty nie ma? Tata jest cały czas. Cały czas na każdych zawodach. A z mamą to różnie. Nieraz jedzie, nieraz nie jedzie. To jest kwestia, że tego jak jest na zawodach, to jest zawsze najgłośniejszą fanką. Na pewno. Nie tylko ona, bo jeszcze cała rodzina zawsze trzyma za mnie kciuki. Mamy siostra, dziadkowie, więc wsparcie jest ogromne. A gdybyś miał na przykład możliwość teraz i dostałbyś profesjonalnego menadżera, innego dobrego mechanika i zamiast mamy hostessę, wymieniłbyś ten Dudków, czy tak jesteście z życi, że nie wyobrażasz sobie, żeby tatej mam zabrakło w tym teamie? Zależy, jakby hostessa wygląda. Ale raczej bym zostawił rodziców. Kwestia dogadania tych hostessy na pewno. A reszta. Tak, bez zmian raczej bym nie odstawił rodziców. Patryk, dziękuję ci bardzo za zaproszenie, za to, że zaprosiłeś nas do swojego domu, pokazałeś, jak mieszkasz. Trochę nam popsuł zepsuty cross, ale to jakoś następnym razem. Dziękuję ci bardzo. Chcesz coś powiedzieć na sam koniec? No tak, dziękuję w ogóle, że przyjechaliście i było mi bardzo miło uczestniczyć. Nie nam, do fanów. Ale ogólnie, że się postaraliście i macie czas. Chciałbym podziękować na pewno sponsorom, rodzicom, całemu teamowi, kibicom, którzy byli przez cały sezon naszą drużyną. No i chyba tyle. Po prostu do zobaczenia w przyszłym sezonie. Fajerwerki, było historyczne zwycięstwo na motoarenie w Toruniu, ale czas płynie, jak to się pięknie mówi. I co, Australia przed nami? Na pewno, no Australia jest dla nas wszystkich nowością, więc idziemy pozwiedzać, zobaczyć koale, kangury i objechać dobre zawody, najpóźniej się cieszyć i świętować, mam nadzieję. Bo plan jest taki, że najpierw lecą motocykle, najpierw leci sprzęt, powoli się pakujecie, pakujemy. Kto tam pojedzie, jak to wygląda, Sławek? No tak jak powiedziałeś, najpierw leci sprzęt, całe wyposażenie. My za 2 tygodnie, mam nadzieję, dołączymy do tego wszystkiego. Jest to dla nas pierwsza taka wyprawa, jesteśmy troszeczkę, no tak, lekko wystraszeni, nie wiemy. Dzięki też za chłopakom wszystkim, którzy nam pomagali, no, powiedzieli, co mamy zabierać, czego nie, także no zobaczymy. Szykujemy się do wyjazdu, motory jadą dzisiaj, my za 2 tygodnie. Tam widziałem, że taka reklamówka Wiktuałów przygotowana przez Honorata. Oczywiście ty zostajesz z synem, będziesz go tutaj jak wspierać, motywować jeszcze przed tym Melbourne. Co robić z nim tutaj? Jak to będzie wyglądało? Ma swoje życie, będzie robił to, co do niego należy. Ja mam swoje jutro życie. Także nic więcej, nic innego nie będzie. Reklamówkę mamy, reklamówkę z bułeczkami na drogę jest. Nie umrzecie z głodu. Najlepsze sprzęty, rozumiem, są właśnie w tym busie. Tak, te same 3 motocykle, co w Toruniu, więc już odwrotu nie ma. Ile kilometrów przed nami? 750-800. Zależy, jaką drogę wybierzemy. Bułka z masłem, tak? Amsterdam, prawie Amsterdam. Prawie. Może gdzieś tam zahaczymy jeszcze. No może, koło Hamburga. Daję wam pozwolenie. Dobra, no to wy się żegnajcie, a my powoli ze Sławkiem, tak? Idziemy. Cześć, szerokości wam również. Spokoju przede wszystkim, trzymajcie się, tak, do zobaczenia. Tak.
right or wrong. Don't need no real estate to prove I belong. No, gdzie my to jesteśmy? Dojechaliśmy? No, już chyba dojechaliśmy w Chicago właśnie. Gdzie dokładnie? Czy to jest co, Holandia? Tak, Holandia, już Holandia. A ile za nami? Ile z Zielonej Góry jechaliśmy? Niecało 700 mieliśmy. Nie najgorzej. No ja przejechałem pierwszą część trasy, więc jak się zmieniliśmy, to ja poszedłem spać. I robić dojechał na miejsce właśnie. Jesteśmy, panie Sławku. No dobra. Troszkę pospaliśmy, co? No ja tak. Nie wszyscy, ale ja się wyspałem. Ale chłopaki śmigali fajnie, nic się nie działo. Spokojnie chyba, co? No fajnie, to znaczy droga chyba nie była za ciekawa, trochę nam popadało. No ale spokojnie mamy czas, także... I za bardzo nie musieliśmy śpieszyć, jak czasami na zawody. Wyjazd był tak w miarę ustalony, także jakieś jazdy na wariata nie było. Fajnie, dojechali na miejsce. Jestem z nich dumny. Tak i z całej ekipy. I taki pierwszy etap za nami, teraz będziemy co? To wszystko wyładowywać. Zaczynamy. I się zaczyna. To masz pierwszy raz, panowie wszyscy. Wszystkich pierwszy raz. Mamy nadzieję, że nie ostatnio. Koła. Silnik, błotnik zapasowy, gdzieś kierownica, banery reklamowe, także kaski, maty, wszystko powoli. Mam nadzieję, bo my też troszeczkę panika, że chyba niczego się nie zapomnimy, jakiej część rzeczy. I... Ale listy nie ma, żeby tam odfajkowywać? No powiem ci, że widzisz, pan, nie pomyślałem, tak to było wszystko. Jak na zakupy. A powinno być, by nam było lepiej, to czy jest, ale no, większość rzeczy jest schowana w silnik, także powinno być dobrze. Jak spojrzysz na skrzynię, to każda ma swój numer i nazwisko zawodnika. Tam znajduje się cały potrzebny sprzęt. Normalnie każda może ważyć jakieś 490-500 kg. Wszyscy są zdyscyplinowani. Wiedzą, że nie można tam wpakować olejów czy paliwa do motocykli. Chodzi o to, żeby nie było problemów z transportem. Tony Bridge was trochę instruował, żeby to nie drgało, tak? Żeby to było jak najlepiej tak, tam... Tak, tak, no okazało się, że będzie leciać samolotem. I no i chodziło o to właśnie tak, że samolot będzie drżeć, żeby jak te motory jak najmniej gdzieś tam tych wibracji dostały. Teraz odkręcasz coś? Wykręcasz? Tak, żeby się na to jeszcze taka deska położyła. Mogli nad motorami coś położyć. A, żeby taka półka powstała? Tak. Godzinny nasz fantastyczny pobyt w Holandii dobiega końca, Sławek. Godzinę czasu? Tak, godzinę zajęło, patrzyłem. Była 8, jest 9. Poszło jak słodka chyba, co? No jak na pierwszy raz, to nie najgorzej. Tu widzę, są rekordziści, szybko dają radę, ale mam nadzieję, tak jak mówiłem, że to nie pierwszy raz wyjazd i już tam za 10 razem to będzie jeszcze szybciej. Motocykle śmigają, lecą, a później ludzie. No mam nadzieję, że motocykle, nie wiem dokładnie, czy to jest dzisiaj, jutro wylatują, ale będą nas pewnie pierwsze czekać. Widzimy się pewnie w kraju kangurów. No mam nadzieję, że wszyscy całość zdrowo tam dolecimy. Do zobaczenia.
No i jesteśmy w Australii, dolecieliśmy, dolecieli również Duzersowie, czyli ekipa Dudków. Ponoć w Europie tylko są Dudki, okazuje się, że w Australii też. No tak by wyglądało, nie ma tych... Nie wpływa, ale Dudki przyleciały. No jak, podróż spokojna, bez żadnych przygód? Tak, spokojna. Dość długa, ale bez żadnych przygód. Były tam jakieś manewry w czasie lotu, czy nie? Nie, na spokojnie wszystko. Trochę przespanej do chwili dolecieliśmy. Te pierwsze 8 godzin do Dubaju, jeszcze gdzie miałem miejsce obok wolne, to tak się mogłem rozłożyć tak troszeczkę na 2,5 fotela, to tak, a jak już później trafiliśmy na ten z Dubaju, już do 4 osoby, ja się... 13 godzin. No to powiem masakra, nie wiem, większość udało się usnąć zaraz gdzieś, a ja wtedy przechodziłem przez Patryka, se maszerowałem w samolocie gdzieś w jedną, drugą stronę. Ale umiliłeś sobie jakoś ten lot, mam nadzieję. Nie, zakaz go. Zakaz. Zabronili. A bo to Dubaj i tak, Dubaj, Australia. Muszę uważać. Stwierdzili, że tego, że nie, mamy tu spokojnie. Nie wiem, czy to chodziło z jakiejś przeszłości, z pierwszych wypraw. Widzę, że wszystkie elementy no, trzeba, co? No tak, no muszę filtry pozasłaniane, bo jednak trochę czasu minęło, żeby one nie powysychały. Nie? A oleju w końcu, olej mogliście przewozić, czy nie? Nie. Nie ma oleju ani w ramie, ani w silniku, także wszystko musimy pouzupełniać, teraz posprawdzać i przygotować do treningu. Przyda jeszcze jedna ręka, nie? No, do litra salu nie dał radę, we dwóch to jakoś lżej idzie. Ale stadion fajny? Robi wrażenie, czy nie? No duży jest. Bardzo duży. Fajnie, że tak parking mamy tutaj na miejscu. To nie musimy gdzieś tam uciekać. Teraz na razie jest kawałek czas z tym się wozić, ale na samych zawodach będzie tak, że jesteśmy przeważnie w tych, na tych torach sztucznych, no to gdzieś tam byliśmy z tyłu. Mieliśmy parkingi, a teraz... Otwarte wszystko. Także no... Widoczności tutaj nie ma, ale jakieś podesty są. Myślę, że będzie to można wszystko obejrzeć. Panowie, mnie to tak wygląda, że wy pierwsi tu jesteście. To jakiś omen? Tak, omen. Oby, chociaż kurde, zawsze nie chcę odwracać się odwrotnie. Ale no bo tak chyba jest to dla nas nowość. Tak już my 9, chyba zdążymy się wyrobić do 15 do treningu. Aha, no wiedzieliśmy, że wy macie być, my wiedząc o tym, że będzie telewizja, to pewnie cofnijcie się 2 kroki do tyłu. Zawsze, wszystko cięcie. Przez telewizję. Nie no, nie, ale to musi być tak jak na filmie, cięcie, to mówimy, ojej, to nam się te rozkładanie chyba wydłuży. Ale powiem ci, że dobrze wam wypada to wszystko, tak? Takie aktorzenie, że tak powiem, nieładnie może, ale... Powiem ci, że gdybyś w jakimś oglądam tam Hollywood... Barwy szczęścia oglądam, tam ten jeden zaklął. Nie, to nie ta telewizja. A nie, oglądasz, wiesz co oglądasz? Belfra. Belfra? Pierwszy odcinek, drugi też. No, Watacha, zaraz, te no. Sprawy, no to tak. Też nie wasza. To nie będzie ten Belfra. Odnaleźliśmy też Patryka Dudka tutaj w Melbourne w Australii. Jak tobie się podoba? Bo pierwszy raz jesteś, tak? Tak, pierwszy raz i na pewno ta pogoda dzisiaj zrobiła dużą robotę, bo słoneczko jest. Więc polenizna jest? Nie. Słoneczko jest, miasto zwiedzone, więc bardzo fajny klimat. Co tobie się tutaj najbardziej podoba? Jest jakieś miejsce? Fragment coś czytałeś, oglądałeś? Czyli jest tam w sumie parę miejsc do odwiedzenia, ale dzisiaj tylko udało nam się wejść na ten wysoki blok, 80-piętrowy czy coś. No i jest wrażenie stojąc u góry, bo małego kabla złapałem, tak. Ale no, zobaczymy, no jesteśmy tutaj jeszcze 2 dni, może coś zobaczymy innego. Ja się naczytałem w internecie trochę, że chcesz przywieźć kangura, papugę, koale, coś tam jeszcze, tak? To rzeczywiście wszystko punkt po punkcie? Tak, ale w sumie z tych pamiątek wyjdzie na to, że nic chyba nie przywiozą, więc po co mi to? Ale coś trzeba mówić, więc tak powiedziałem. No dobra, a jak jest przed zawodami? Już myślisz o tym, bo trening, jak stadion, jak tor, jakie twoje wrażenia już te sportowe? No na pewno tor jest ciekawy, bo jest sztuczny, a jest geometrycznie bardzo duży, więc
Myślę, że będzie to też fajne przeżycie i dlatego czekam niewątpliwie na ten trening, żeby zobaczyć, no jak się będzie jechać, jak będę się czuł, więc zobaczymy. Będzie mistrzem świata 2017. Szukamy odpowiedzi. Lee Adams. Kto będzie mistrzem świata? Jason Doyle. A dlaczego? Po pierwsze, bo zasłużył. Pamiętamy jego zeszłoroczną kontuzję i to, co się potem stało. Po drugie, jesteśmy tu w Melbourne, więc wszystko wskazuje na Doyle'a. Oczywiście Dudek zrobił w tym roku wspaniałą pracę. Czapki z głów przed jego wynikiem w pierwszym roku startów. Ale sercem jestem za Jasonem i tu w Melbourne on musi to zrobić. Jesteś gotowy na to, żeby być mistrzem? Zobaczymy w sobotni wieczór. To miłe być na rodzinnej ziemi i ścigać się przed australijskimi fanami. Będzie wspierać mnie rodzina i znajomi, którzy przyjadą z rodzinnego miasta, więc szykuje się dobra noc dla Australijczyków. Kto będzie mistrzem świata? Kto będzie mistrzem świata? No, ciężko mi powiedzieć. Walczy Patryk z Jasonem. Oczywiście, że jesteśmy za Patrykiem. Ale no Jason jest w świetnej formie, jest do przodu 10 punktów bodajże, tak? 14. No, generalnie wydaje mi się, że trzymam kciuki za Patryka, ale generalnie wydaje mi się, że Jason da radę to obronić. Z australijskiego punktu widzenia mam nadzieję, że wygra Doyle. On od kilku lat jest jednym z najlepszych zawodników na świecie i dotychczas ponosił wysoką cenę za brak szczęścia. Czasami jednak w sporcie szczęście jest z tobą, albo go po prostu nie ma. Oczywiście Patryka znam od wielu lat. Pamiętam go jako małego chłopaka, kiedy jeździłem w Zielonej Górze razem z jego ojcem. Fajnie jest widzieć dwóch zawodników, którzy jeżdżą w Polsce w jednym klubie, a w Grand Prix ścigają się o tytuł mistrza świata. Tu po prostu najlepszy w całym sezonie wygrywa. Zapowiada się na pewno ciekawa walka. Oczywiście bliżej mi do Patryka niż do Jasona, więc na pewno tutaj z ciekawością będę obserwował na swoim małym monitorze. 14 punktów przewagi nad Dudkiem. To duża przewaga według ciebie, czy nie? Myślę, że to dobra przewaga. Nie zapominam jednak, jak było rok temu. Prąd do Torunia miałem 5 punktów przewagi nad Gregiem Hancockiem, a wiemy, jak to się skończyło. Ale po tegorocznych zawodach w Toruniu, gdzie zdobyłem 10 punktów, wszystko jest przede mną, wszystko jest do zdobycia. No wiadomo, sercem za Polakiem, ale Jason też jest, nie jest wolny. A ten tor leży ci, podoba się dzisiaj to, co zobaczyłeś? Tak, całkiem jest w porządku. Gdzieś tam jakieś małe wyrwy się zrobiły, ale to nie jest jakiś duży problem. Bardzo dobrze się czuję. Tor przypomina, można powiedzieć, trochę tor bydgoski, czyli dość łagodne łuki, proste, dość takie szybkie, długie. Trochę inna nawierzchnia niż na innych sztucznych torach, ale wydaje mi się, że była dobra prędkość na treningu, więc będzie dobrze. Jakbyś chciał powiedzieć całemu narodowi w Polsce, o co ty jedziesz w sobotę tutaj w Melbourne? Witam wszystkich Polaków. O co ja jadę? Ja jadę, żeby przetrwać i wrócić do domu. Ale z jakimś medalem wrócić. A jakiś konkretny kolor? Z każdego będę zadowolony, bo to i tak chyba duży sukces jak na mnie w tym roku. Jako debiutant czuję się wyśmienicie. Jestem na drugim miejscu, więc walczę o pierwsze, ale wszystko się okaże po zawodach. Towarzysząc Patrykowi Dudkowi tutaj w Melbourne, w Australii, nie mogło zabraknąć przemyśleń naszego narodowego, czyli naszego eksperta NC+, Marka Cieślaka. Witaj, drogi Marku. Co widać przez te okulary, nie różowe, ale kolorowe w Australii? Kolorowy świat. Podoba się? Podoba się. Dla mnie jest to, jak to się mówi, taka wycieczka życia, no bo jechać do Australii nie każdy może.
to twój trenerski, narodowy, selekcjonerski nos tobie podpowiada chwilę przed ostatecznym rozstrzygnięciem podczas ostatniej rundy Grand Prix 2017. Cóż, no ta przewaga Doyla jest troszeczkę duża, bo jednak... 14 punktów. 14 punktów, no to on by musiał w ogóle dzisiaj nie pojechać, prawda? Patryk natomiast musiałby zaliczyć, jak to się mówi, zawody życia. Ale jakaś taśma defekt na początku? Myślisz, że to by mogło wybić z rytmu takiego rutyniarza jak Doyle? Ja myślę, że on dzisiaj nie spał spokojnie, bo przecież on już był mistrzem świata w ubiegłym roku, praktycznie witał się z tym. I nagle jedno wejście w łuk i po zawodach, prawda? Więc on się może też i tego obawiać, że może go jakaś tam kontuzja czy upadek na początku zawodów. Także on dzisiaj będzie też był w koło, jak tu się doczołgać do tego tytułu. Miałeś obydwu panów, którzy prowadzą, czyli Jasona Doyle'a i Patryka Dudka w falubazie w sezonie 2017. Jak jest u nich właśnie z psychiką, z głową w takich sytuacjach kryzysowych, czy w takich sytuacjach, kiedy trzeba się skupić, kiedy jest duże ciśnienie, duża presja, no ale trzeba pojechać po wynik? No, powiem tak, że to są zawodnicy, każdy jest na pewno inny. No ja powiem tak, że w tym momencie Patryk jest w dobrej formie. Co udowodnił w Toruniu, gdzie wygrał. Ale on cały rok miał taki, powiem, w ubiegłym sezonie był lepszym, jak to się mówi, rajderem. Lepiej jeździł. A w tym roku jeździł bardzo różnie i to w lidze też się odbijało. Jakimiś takimi zdobyczami punktowymi, nie na jego poziomie. A mimo wszystko jednak to czołowe miejsce utrzymał przez cały ten cykl. I ja powiem, że go podziwiam, bo widziałem, że nie wszystkie rzeczy mu wychodzą na motocyklu, tak jakby chciał. Sam się tym denerwował, a jednak mimo to był cały czas w czubie, prawda? I jest. Myślę, że jest też mocny mentalnie. Z Europy do Australii jest Dudek, Patryk Dudek. Latasz w tym sezonie niesamowicie. Powiedz, jak się czujesz tutaj w Australii. Ostatnia runda cyklu Grand Prix. Nie chcemy tego powtarzać, ale fakty są takie, że jako debiutant masz szansę na duże rzeczy. No jest taka szansa. Jestem tego świadomy. Jednak się wszystko okaże po 23 biegach bodajże, więc... Co dużo mówić. No jedziemy robić swoje. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży dobrze po mojej myśli. Najważniejsze jest dla mnie, żeby wrócić cało i zdrowo do domu. Z jakim kolorem sobie planujesz? Z każdym, co mi do twarzy będzie chyba dobrze, więc zobaczymy. Sezonie. Nowym wicemistrzem świata jest Patryk Dudek. Wielkie gratulacje, Patryk. Kłaniamy się nisko przed tobą. Zdejmujemy czapki, kapelusze. Wielka rzecz. Jesteś drugi na świecie w swoim debiucie. No, coś pięknego. No w sumie tak, no coś pięknego, jednak na razie tego nie czuję, jesteśmy w czasie zawodów, więc
No fajnie, fajnie. No tyle mogę powiedzieć na z tego miejsca. Jednak zawody się toczą dalej. Staram się walczyć o, w sumie o finał w dzisiejszych zawodach, żeby wygrać w ogóle te zawody. Jestem drugi, na razie się nic nie zmieniło. Powiedz, co było najważniejsze, co było kluczowe w tym sezonie, żeby zostać wicemistrzem świata na żużlu w swoim debiucie? Kto pomagał najbardziej? Co było najważniejsze? Nie no, przede wszystkim muszę podziękować tutaj pracy chłopakom z teamu, bo no jeżdżą, pilnują tego i dbają o ten sprzęt. Dziewczynie oczywiście, pozdrawiam cię Kasiu. Mamie, rodzinie całej, no i przede wszystkim sponsorom, którzy no, zainwestowali we mnie gdzieś te pieniądze. Ja dzięki temu mogłem zainwestować też ten sprzęt, bo ten sezon był różny. No i jestem w tym miejscu, w którym teraz stoję. No i odpukać bez kontuzji. Będzie jakiś koncert skrzypcowo, nie wiem, organowy na ulicach Zielonej Góry. Coś tam pewnie mama Honorata szykuje, bo została w Polsce. Liczę na winobranie Patryka Dudka albo weekendowe coś w Zielonej Górze. Ma w domu swoją rodzinę. Mamę, tatę, tam dziewczynę Kasię, którzy za nim po prostu stoją. On wie, że ma w nich oparcie. I to jest bardzo dobre, ma spokojną głowę. O. Zawodnik, żeby jeździł, to musi po prostu nie mieć żadnych innych problemów. Można mieć, ale niewielkie. Ojciec sukcesu, wszystko się zgadza, panie Sławku, wielkie gratulacje. No, mieć takiego syna to chyba największy skarb, jaki sobie można wyobrazić. No tak, chyba tak, muszę tylko potwierdzić to, co powiedziałeś. No, nie wiem w ogóle, co mam mówić. No. Tak jak my jesteśmy naturalni, ciężko mi wymyślić jakieś nie wiadomo słowa. No co, my jesteśmy dumni z tego, z Patryka, że osiągnął taki sukces. On zawsze chciał się dziś mówić, zapisywać do historii, to nam się udało. Na tą chwilę jest jako pierwszy, który w debiucie zdobywa srebrny medal. No, sukces niesamowity. Mamy tylko nadzieję i na jakieś tam nasze marzenia i cele są, żeby gdzieś właśnie w tym Grand Prix zostać i tych sukcesów jednak zdobywać coraz więcej, żeby zadomowić się w tej czołówce już na dużym. Melbourne, Australia, Dudek, Smarting, Doyle, Robin, ten trzech medalistów, mistrzostw świata. Wygnął bardzo ostry Smarting, sam się ukarał, leci, pierwszy w runie, Dudek, Doyle go goni, Doyle nie da jednak rady, przynajmniej nie teraz, Patrykowi. Łopinder jedzie trzeci, Suzer, walcz o Polskę na tej australijskiej ziemi w kolebce Speedwaya. Doyle minimalnie, Zmarznik przed Łopindena, tylko na ile, czy otrzyma to? Będzie polskie podium, będzie piękne podium. Łopinder otwiera trzecią pozycję, ale Zmarznik jest w grze, lewy, nie przez szczyt. Doyle przed Dudka, Dudek też jeszcze ma szansę, co się dzieje? Jeśli takim wyścigiem ma się kończyć sezon, to ja kocham żużel. Defekt, dramat Patryka Dudka. Ten silnik miał też swoje najechane i te ostatnie biegi coraz bardziej z okrążenia na okrążenie mi słabły. Niestety wjeżdżając tutaj na szeroko, ma już było troszkę odsypanej nawierzchni, motocykl mi był na tyle słaby, że w sumie mnie wciągnął w ten łuk. Się więcej ratowałem przed upadkiem niż żeby z tego wyjść. Tak naprawdę jest w sumie niedosyt, bo ja teraz patrzę na to, że fajnie, że mam srebrny medal, ale jak wiem, ile by kosztował mnie trochę lepszej jazdy i byłoby złoto w sumie. Ale nie ma co narzekać. Kariera przede mną otwarta, by odpukać jak najmniej wypadków, jak w tym roku mnie ominęło. Więc nie ma, mówię, co narzekać. Fajnie, że jest srebro. No co, tylko Jason był przede mną w sumie na tym świecie teraz w żużlu, więc nie jest tak najgorzej. Gdzieś dzisiaj też wiele kibiców o tym myśli, że udało się z tego niebezpiecznego wirażu wyjść i wyjść zwycięsko, o czym dzisiaj świadczy ten srebrny medal. Mówimy o zawieszeniu czy o No, wypadkach? Mówimy oczywiście, nie, mówimy o zawieszeniu jak najbardziej. Czy ja wiem, czy straszny moment. Pierwszy raz chociaż byłem na wakacjach w czerwcu. Miałem swoje 5 minut. Cały Patryk Dudek. Więc są tego plusy. Oczywiście ta wtopa gdzieś tam będzie na moich barkach, ale wiedziałem, po co wracam do żużla i jestem w tym miejscu, gdzie teraz stoję, więc minęło chyba 3 lata, 4. Jestem wicemistrzem świata.